dobry, cześć, odzywam się do Was z mojego domu wariatów, z bubą, jak to mówi moja córeczka, tak, obudziłam się tutaj z taką bubą dosłownie i zdarłam sobie właśnie stróbka i krwawie, więc będę gadać do Was z chusteczką, mam nadzieję, że to nikomu przeszkadzać nie będzie. Witam Was serdecznie, z tych dobrych wiadomości mam taką, że właśnie wyruszamy zaraz, za godzinkę, dwie, po komputer, bo już jest do odebrania, więc ogromnie się cieszę. Mam nadzieję, że Wy również, że w końcu filmy wróciły na kanał. No i mam zamiar zahaczyć o Pepko, jeżeli oczywiście dzieci mi dadzą. Zobaczymy, jak to wyjdzie z dziećmi, dlatego że jedno zostaje w aucie z dziećmi, drugie leci do sklepu załatwiać sprawę. Słyszycie, co się w ogóle tam dzieje, tam jest po prostu wojna, ale może z dziećmi, więc spokojnie. Te piski to jest jakby normalna reakcja mojej Łucji. Robię dzisiaj na obiad taką zapiekankę z ziemniaków i mięsa mielonego, ale warzywa osobno, dlatego że moje dzieci wydubują co niektóre warzywa, więc wolę je osobno ugotować i każdemu dać te, które lubi, żeby mi nie babrały w tej zapiekance. Więc samo mięso z ziemniakami, takie zalane jogurtem naturalnym z jajkami, zapiekę to po prostu i tyle. Bardzo szybko, bo muszę zrobić coś, co po prostu wrócę i w 20 minut przygotuję, więc podgotowuję ziemniaki, trochę usmażyłam mięsko, trochę przygotuję, a włączę piekarnik, jak wrócimy. No nic! Nie będę w tych hałasach już tutaj gadać, jak się ogarnę, jeszcze z pieskiem idę, to do Was się odezwę. Jestem ponownie, ciut się uwolnię od tej maseczki, tak jestem. No chciałam powiedzieć, że sam, ale przed chwilką mi minął rowerzysta, to chciałam Wam powiedzieć nie. Lepiej już tak. Uczesałam się tylko, a takiego koka zawiązałam włosów, nie musiałam nic robić z nimi, dlatego że wczoraj nie miałam treningu, to myć ich nie musiałam. Po prostu je rozpuściłam, a że wczoraj prostowałam, to jeszcze trochę to prostowanie się utrzymuje. Dzisiaj trening na pewno będzie, ale będzie też dużo pracy podwórkowej. Idę teraz, ciężko się oddycha i mówi, powiem Wam w maseczce. Idę teraz z pieskiem, zaraz wracamy do domu. I tak jak mówię, podszkołowałam już wszystko na obiad. Jedziemy, załatwimy co najważniejsze i wracamy do domu, bo właśnie po południu mamy bardzo, bardzo podwórkowe, więc chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do domu. Tak mi szkoda tych moich dzieci. Ignacy przed chwilką mówi, mamo, szkoda, że w tym momencie, kiedy Wy będziecie robić zakupy, babcia się nie może nami zaopiekować. My naprawdę, słuchajcie, tak bardzo wzięliśmy sobie do serca te wszystkie zaostrzenia, że naprawdę się pilnujcie i tak dalej, że dzieci nie widziały w ogóle dziadków. Ani jednych, ani drugich. Ani jednych, ani babci. O, może tak powinnam powiedzieć. Nic, kompletnie zero kontaktu z nikim nie mamy. Z nikim. My jedyny kontakt, jaki mamy, to z kurierem i to też z zachowaniem środków ostrożności. No i od czasu do czasu wiadomo z kimś, kto sprzedaje w sklepie. Wcześniej tylko mąż, teraz już zdarza się, że i ja wyskakuję do sklepu. No i tak to wygląda. Dzieci już naprawdę, no przez to, żeby o taką nie widziały gdzieś, w sensie kamerką internetową, to zapomniałoby po prostu, jak rodzina wygląda, więc no tak wygląda u nas sytuacja. Ale się pilnujemy. No, to chciałam tylko powiedzieć. Ale szkoda mi go, tak sobie właśnie taka myśl była. I powiem Wam, że kombinujemy, żeby na jego urodziny, które już się zbliżają wielkimi krokami. Będzie mu przykro, on chciał wszystkich kolegów. Wiadomo, że to no po prostu jakby jedno drugie wyklucza. Ta cała sytuacja wyklucza takie robienie urodzin. Jakiekolwiek. I rodzinne robienie urodzin i dla kolegów. Dlatego chcemy go chyba zabrać. Pojedziemy na jakieś 2-3 dni w góry. Zobaczymy tylko, czy granice otworzą do tego czasu. Bo jak otworzą, no to wiadomo, że musimy otwierać sklep i raczej to i wypali. Ale jeżeli do tego czasu granic nie otworzą do początku czerwca, to wyruszymy gdzieś i po prostu jakiś pokoik, wędrówki po górach, to co Ignacy kocha najbardziej, to będzie taki prezent. Oczywiście prezent normalny w postaci pewnie statku z Kobi dostanie, ale sami rozumiecie. No dobra, lecę, bo jestem zasypana, mówiąc w tej maseczce, chodząc i tak dalej. Ja nie kontroluję, co ten pies tak naprawdę robi. Ale się chyba nigdzie nie załatwił, nie? Poza siusianiem. Chyba nie, albo nie zauważyłam. Bumbus, idziemy, chodź. Dobra. Lecę do domu, bo taka jestem trochę rozkojarzona. Idę się ogarniać i jedziemy. No dobra, ciepło się zrobiło, powiem Wam, jak nie wiem, my już gotowi do drogi, ale jest naprawdę upał, 22 stopnie w tej chwili są, jest godzina 11, więc ukro się będzie po południu, a słońce jest cały czas takie za chmurami, więc jak wyjdzie takie prawdziwe słońce, to dopiero będzie ciepło, ale to fajnie, jest szansa, że się troszeczkę poopalam, tak niechcący mimochodem po prostu przy pracy. No nic, lecimy załatwiać sprawy, mam nadzieję, że jak najszybciej oczywiście nam to pójdzie sprawnie, prężnie i tak dalej i szybko wrócimy do domu, żeby zabrać się za pracę, wtedy tylko nastawię piekarnik, żeby się upiekła ta zapiekanka. I to tyle dzisiaj planów. Zobaczymy, jak będę się czuła, czy dzisiaj trening w ogóle jakikolwiek wygonam. Już myszko, chciałabym dzisiaj pobiegać, ale czy po tych wykopaliskach będę jeszcze na to miała siłę, zobaczymy. Mama, it's like free.
Jestem ponownie taka na maksa szczęśliwa, już się rozebrałam na maksa, dlatego na maksa, wszystko jest na maksa. Już się rozebrałam dlatego, że wychodzimy na podwórko, właśnie dzieci zjadły obiad. My jeszcze nie jesteśmy głodni, więc prawdopodobnie weźmiemy sobie na dwór, może za godzinkę jedzenie. No i chcemy co, wykopywać dalej drzewo. Jeżeli oglądacie mnie na Instastory, to jesteście na bieżąco z naszymi robotami podwórkowymi. I mąż będzie kosił trawę. A tak poza tym, to powiem Wam, właśnie odebraliśmy nowy komputer. Ostatnio Wam powiedziałam, że ja go kupiłam, a ja go zarezerwowałam jak gdyby. Zamówiłam na sklep, wiecie o co chodzi, chciałam go kupić po prostu, o jak go zobaczę. No i pierwsze moje wrażenie, co on taki mały, a on słuchajcie, w tą ramkę jest jakby... Zabrana jest ta dodatkowa ramka, która była wokół i wydawało mi się, że on jest mniejszy niż ten mój, a wcale nie jest. No i no jest śliczny, no na razie tyle mogę powiedzieć. Na razie go tylko uruchomiliśmy, wszędzie się tam pologowałam, gdzie trzeba było. No i co, od jutra zaczynam działać, bo dzisiaj na pewno już siły nie będę miała wieczorem, żeby tam cokolwiek montować, składać. No ale już wracam i tak się cieszę. Już wiem, że jak to wszystko oglądacie, to oczywiście ja już działam normalnie. Ale taka jestem szczęśliwa na maksa, no nie macie nawet pojęcia. Jak mało do szczęścia trzeba, albo jak dużo, no bo to jednak to taka duża rzecz. O, właśnie to chciałam powiedzieć. Zapiekanka wyszła całkiem w porządku, ale nie jest to coś wybitnego, albo po prostu bardzo szybki obiad. Wczoraj był jeszcze szybszy, dlatego że gotowałam worek pierogów od teściowej, które dostałam, zamrożonych pierogów ruskich i tak po prostu na szybko, bo też wczoraj cały dzień spędziliśmy na podwórku. No dzisiaj taki dzień właśnie wyrwany, dlatego że już jest po godzinie drugiej, a my dopiero wychodzimy i zaczynamy pracować, więc prawdopodobnie przyjdę o 6, wykąpię Łucję, położę ją do łóżka i my jeszcze wyjdziemy na dwór. Ja wczoraj z mężem prawie do 9 siedziałam, tyle że wczoraj wystawiałam ubrania na Miss Sory, dlatego też byłam tak pomiędzy czym? Moim sklepem internetowym, a tutaj, a kopanie mnie tutaj. No dobra, to tyle. Ja kończę z tym pozytywnym nastawieniem do świata przez ten komputer, jakoś tak od razu mi się chce uśmiechać. No i co, my widzimy się później. Szczerze wątpię, że dzisiaj trenować będę, no ale trudno. Idę robić mój trening z łopatą, grabiami i czym? I jak to się nazywa? Motyką? No. Z Wami po raz ostatni, tak naprawdę przyszłam się już pożegnać, ja już jestem wreszcie po prysznicu, mimo że nie jest jakaś późna godzina, bo jest tak naprawdę 7, Łucja już śpi, była tak padnięta, słuchajcie, po tym dniu na dworze, ona kopie z nami, siedzi po prostu w tej ziemi, jest później cała czarna, no i Ignacy tak samo, więc dzisiaj naprawdę praca udała się na mega, chociaż nie wykopaliśmy do końca tego drzewa, to drzewo Wam powiem, jest stara jabłonka, która tutaj rosła, jak to mój mąż mówi, od kiedy pamięta. Ze 40-50 lat tak podejrzewa, że ona miała i ona pewnie lata temu musiała się wywrócić i ją tak zostawiono. I ona, mimo że rosła prosto, no wiecie o co chodzi, prosto, wywaliła się i zaczęła wypuszczać tu wszędzie korzenie. Czyli ten jeden miała tutaj ogromny i miliony rozgałęzień.
Po prostu koszmar, a chcemy naprawdę zrobić podwórko na równo, dlatego Wam też nagrałam, tak jak chodziłam z muzyczką, część podwórka, jedną stronę podwórka, my nie mamy tego podwórka ogromnego, no ale mamy swoje. I ta część podwórka jest wyrównana, jest równiutka trawa, a tam po prostu są same wykopaliska. No i powiem Wam, że jak to drzewo uda nam się wykopać, zasypiemy ten dół, bo to już jutro na pewno będzie został nam jeden taki ogromny konar, a że mąż dzisiaj dzielił to wszystko między koszeniem trawy, no i teraz z drugiej strony kończy jeszcze kosić trawę, dlatego jego w domu nie ma, to jutro na pewno to skończymy, to zabieramy się za wykopywanie śliwki. To są drzewa, które po prostu umarły albo rosną nie w tym miejscu, gdzie trzeba i bardzo nam przeszkadzają, chcemy zrobić garaż, chcemy zrobić dojazd do garażu, a to wszystko koliduje po prostu z tym. No więc taka sytuacja. Jeszcze Wam też nie powiedziałam, bo też urywki zobaczyliście tego, że byłam w Pepco, tak? I co też chyba nagrałam, Euro RTV AGD, tam gdzie robiłam zakupy w sensie laptopa, jest koło Pepco. Jak podjechaliśmy, okazało się, że po prostu taka kolejka jest do Pepco, ludzie na dworze stali. Ale ja chwilę po prostu siedząc w aucie widziałam, co się w ogóle dzieje i ta kolejka poszła o tak, cyk, cyk, cyk. I ja tylko podeszłam do szefa i mówię, proszę, proszę, spokojnie, 27 osób u nas akurat jest wpuszczanych. Więc ja robiłam bardzo ekspresowe zakupy, też Wam tutaj tego, czemu Wam tutaj nie pokazuję, bo nagram osobny haul, może niektóre mamuśki się zainteresują. Kupiłam ubranka tylko dla Lucji, tylko dla Ignasia. Było masa gadżetów, które mnie kusiły, żeby wziąć, a to jakaś doniczka, taka śpierdółka, jak to zawsze w Pepco. Jedyne, czego w holu nie zobaczycie, to kupiłam dzieciom, ale to też chyba taki urywek nagrywałam. Dwa pistolety Ignacia, jeden na wodę, drugi taki z rzutkami, czy tam jakimiś strzałkami, czy czymkolwiek. Łucji wzięłam na koniec jeszcze przy kasie wiaderko takie z babeczkami, grabki, łopatka, bo ona uwielbia siedzieć w piasku, albo w piasku, albo w ziemi. I wzięłam płyn, taką dolewkę do baniek, no więc to tylko takie co poza ubraniowe. Nic sobie absolutnie, nic mężowi, tylko i wyłącznie o dzieciach myślałam, bo pogoda jest teraz piękna, jest coraz cieplej i jak Ignacy jeszcze ubrania ma takie letnie, w sensie spodenki, koszulki, to Lucja nie ma nic absolutnie, bo wiadomo, że z tamtego roku to wszystko jest na nią za małe, więc tutaj ma jakieś, nie wiem, odpadki ubrań i tak potrzebowałam dla niej kupić takich kilka kompletów, żeby tam były krótkie spodenki, krótkie bluzeczki czy krótkie bodziaki, bo teraz tylko tak na dworze latamy, no dzisiaj słuchajcie, latała w krótkich spodenkach właśnie i w bodach z krótkim rękawkiem, Ignacy tak samo, krótkie spodenki, krótkie rękawek, no ale teraz w tej chwili, mówię, 7 godzina jest, 23 stopnie są na dworze. A ja się wykąpałam i lecę, zmykam z pieskiem na spacer, niech mąż dokończy swoją pracę i siadam razem z mężem na pewno dzisiaj na dworze. Taki mamy dzisiaj plan, miło spędzić wieczór. Ignacy już pada, więc włączyłam jemu serial, on uwielbia Niki, Riki, Diki, Don, więc właśnie sobie teraz ogląda swój serial, wcina kolację. A ja po spacerku będę się relaksować z mężem, sobie rozmawiać, na pewno będę chciała zainstalować swój program do montażu filmów i jutro zasiadam nadawać paczki dla klientek i robić w końcu filmy. No to tyle, więc przyszłam z taką... A, jeszcze nagrałam Wam, widzieliście co wykopaliśmy? Wykopaliśmy monetę, która ma 145 lat, oczywiście po niemiecku, standardowo, to wszystko po niemieckie. Guzik szklany wykopaliśmy dosłownie, guzik szklany takiej wielkości, a potłuczonych, słuchajcie, dzbanków i takich różnych ceramicznych rzeczy masę, ale tak jak mówię, w strzępach niestety. Więc dokupujemy się, śmieliśmy się, że skarb znajdziemy. Ignacy jak znalazł tą monetę, to mówi, to jest skarb, to jest prawdziwy skarb. Ja mówię, no prawdziwy 145 lat moneta, to naprawdę prawdziwy skarb. No więc i to wynalezisko właśnie Wam nagrałam, tylko tą monetę. No dobra, to tyle kotki. Trzymajcie się pod kątem, do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam było spędzić u nas dzień. Dobra, lecę z psem na spacer. Pa!